UJFM. UJFM. Studenckie, niefiltrowane. Studenckie, niefiltrowane. UJFM, studenckie, niefiltrowane. Audycję odkrywamy. Wita się z wami Marcin Jagieła. Proszę państwa, dzisiejsza audycja będzie się troszeczkę różnić od tych poprzednich w tym sezonie. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że jest z nami gość. Na pewno kojarzą ci bardziej ortodoksyjni, bardziej metalowi fani naszej audycji, na pewno kojarzą stronę Metal Music Attack i jej założyciela. Proszę, przedstaw się. Nazywam się Michał Gajewski. Jestem założycielem Metal Music Attack. Powiedz mi, jak długo zajmujesz się stroną Metal Music Attack? Mi się wydaje, że stronę prowadzę od 4-5 lat. Dokładnie nie wiem od ilu. Mhm. Ta strona, wiesz co, ja spotkałem się po raz pierwszy z wami, nie wiem, może z 2 lata temu, może z 1,5 roku temu i pamiętam, że w tamtym czasie nie mieliście jakiejś dużej ilości lajków, byliście raczej mniejszą stroną i wiem, że sporo osób wskazywało was na to, że no w pewnym momencie wypali się ten entuzjazm i albo skończycie prowadzić tą stronę, albo przestaniecie rosnąć, tak jak no większość takich zinów internetowych. I powiedz mi, skąd się u ciebie bierze ta siła, ta chęć, żeby prowadzić tą stronę? W pewnym momencie bardzo mnie to zaskoczyło, z jaką siłą przybywali fani w setkach. Mhm. Bardzo mnie też cieszy, bo próbuję różne współprace robić z innymi kapelami z zagranicy. I na przykład ostatnio miałem sytuację, wypromowałem kapelę u siebie na stronie z Meksyku. Mhm. No i oni... Jak się nazywali? Nie pamiętam teraz. No i ci Meksykańcy, żeby się odwdzięczyć, ich gitarzysta zaprosił 3000 osób do polubienia mojej strony. I wszyscy polajkowali z tych 3000? Przyszło jakoś nowych polubień 600. No, też bardzo ładnie, proszę państwa. No, nie ma co narzekać na taki miły gest, prawda, pana z Meksyku. Ale powiedz mi, co cię zainspirowało do tego, żeby założyć tą stronę? Nie wiem, nie było dobrych alternatyw, inne ziny według, nie wiem, teraz zgaduję, tak? Nie chcę ci nic sugerować, ale nie wiem, inne strony twoim zdaniem nie spełniały jakichś wymagań, nie były wystarczająco dobre. Dlaczego? Co cię pokierowało do tego, żebyś sobie pomyślał, dobra, robię alternatywę, zakładam coś swojego? Cała w ogóle historia, może od tego zacznę, z metalem i z muzyką rockową, zaczęło się od tego, że kiedyś na YouTubie wyskoczyło mi TSA najpierw, a potem Metallica. No i bardzo mi się to spodobało, bo wcześniej słuchałem rapu. No i mi się to spodobała ta muzyka i stwierdziłem, że zacznę poszukiwać nowych to kapel. No i bardzo mi się spodobała ta muzyka i stwierdziłem, że zacznę ludziom pokazywać to, co mi się podoba. To, co odkryłeś. No tak. To prawie jak nasza audycja. No tak. No i na początku wrzucałem tam utwory, które mi się aktualnie podobały. Ale w pewnym momencie zauważyłem, tak jak ostatnio rozmawiałem jakiś czas temu z Igorem Kościelniakiem z Zetchination, co najbardziej kapele potrzebują teraz? Promocji. Mm-hmm. Brakuje im tego w tym momencie. Więc moja strona jest dla wszystkich muzyków i dla wszystkich, którzy chcą w kwestiach muzycznych się u mnie wypromować i staram się współpracę z każdym robić. Mm. Jak ktoś... Nie ma jakiegoś, nie wiem, limitu, załóżmy, o, musicie mieć przynajmniej 2000 lajki, żeby się pojawić na stronie. Nie ma czegoś takiego, rozumiem. Nie. Czyli, nie wiem, załóżmy, kolega zakłada zespół, ma 30 polubień, tak? Polubił on, ja, jego pies, jego mama i potrzebuje pomocy, zgłasza się do ciebie i co mu mówisz? Po to jest ta strona teraz, po pewnym czasie stwierdziłem, że tę stronę muszą tworzyć ludzie i kapele. Mm. I jak ktoś będzie chciał coś wypromować u mnie na stronie, to po prostu wystarczy, że podeśle mi to, a ja to wstawię na stronę. I sam się zajmujesz tą stroną, czy masz kogoś, kto ci pomaga? Jak to jest? Jakiś czas temu zgłosiło się do mnie paru redaktorów i uważam, że świetnych redaktorów znalazłem, którzy chcą działać na tej stronie. I tutaj mogę wspomnieć o Monice, która nam stworzyła stronę internetową. I w zasadzie nic za to nie mam, a tylko satysfakcja jest tego, że coś robi dla tej muzyki. Dodatkowo działa też u nas muzyk jako redaktor od niedawna, basista Wojtow Sympatii. Mm-hmm. No pozdrawiamy Wojtow Sympatii, bardzo w porządku ludzie, znam ich osobiście również.
Będziemy dzisiaj podczas audycji emitować muzykę, którą ty wybrałeś, która jest dla ciebie z jakiegoś powodu, nie wiem, ulubiona, tak? Tak, ulubiona. Te utwory ostatnio zazwyczaj słucham. Mhm. Czyli nie kierowałeś się raczej, nie wiem, myślą, o tak, tej kapeli słucham, trzeci rok i uwielbiam ją, tylko raczej to, co akurat ci się podoba, ostatnimi czasy słucham najczęściej i na przykład z tego, co tam wybrałem, jest kapela, którą ostatnio poznałem, heavy metalowa, z Włoch. Z Włoch, dobra. Myślę, że będzie u nas. Powiedz mi, dlaczego Kat? Dlaczego Kat Ostatni Tabor, który zaraz zostanie wyemitowany? Wiem, że jesteś fanem Romka Kostrzewskiego i całego składu Kat, prawda? Kat, można by tak powiedzieć, uwarunkowała moje gusta muzyczne w pewnym stopniu, bo Kat była to pierwsza z kapel, na którą trafiłem. Mhm. I uważam, że ta kapela bardzo dużo wnosi. Można się wiele od niej nauczyć. Na przykład początkujący muzycy mogą się wiele od niej nauczyć. To proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie teraz zespołu Kat. No, jeśli nas jacyś młodzi muzycy słuchają, to mam nadzieję, że czegoś się nauczą. Ostatni Tabor, zespół Kat. I przejechał nam Ostatni Tabor. Jak to mówią, psy szczekają, karawana jedzie dalej, tak? A skoro mówimy o tej karawanie i o szczekaniu, chciałbym zapytać o taką kwestię, która od dłuższego czasu mnie zastanawia. Dlatego też o to właśnie zapytam. Skąd się biorą takie konflikty między internetowymi zinami? Bo wiem, bo też śledzę, że tak powiem, konkurencję twoją, wiem, że sporo osób prowadzących te inne stronki jest negatywnie nastawione do ciebie i do twojej pracy. Tak się zastanawiam, z czego się to bierze, bo chyba nie jest to aż takie wartościowe poletko, że warto się wykłócać o te kilkaset lajków więcej czy mniej. Jak myślisz, skąd się to bierze ta niechęć taka?
Do końca nie wiem. Działam na stronie tak, jak po prostu potrafię. Wiem, że na przykład, gdy piszę, co mi dużo osób wytyka, popełniam błędy ortograficzne. Mm-hmm. I potrafię się przyznać do błędów, które robię. I krytykę po prostu przyjmuję dla siebie i staram się na przyszłość stosować tą krytykę. Ale na krytykę, tak szczerze, mało mnie ona obchodzi, mm-hmm. chociaż też doceniam ją, bo dużo wartościowej jest krytyki. Ale jak ktoś, można by powiedzieć, szkaluje moją stronę i ciągle się negatywnie wypowiada o mojej stronie, to takich ludzi po prostu nie lubię. No, nie dziwię się, prawda? Człowiek się stara, robi wszystko najlepiej, jak potrafi, a i tak krytykują, i tak jest negatywny ten feedback. Ale z czego to się bierze? Myślisz, że nie wiem, może zazdroszczą? No słuchaj, dla mnie Metal Music Attack, wasza stronka, jest troszeczkę ewenementem, bo też kiedyś tam w zamierzchłych czasach próbowałem samemu zakładać jakąś stronkę. Teraz jako audycja też raczej szukam tych lajków. I nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że w tak szybkim czasie nabiłeś ich taką ilość. I to nie są, wydaje mi się, jakieś tam kupne lajki, bo ludzie komentują twoje posty, jest masa reakcji. Jest to, czego nie mają te inne ziny, że mają tych, załóżmy, 8 tysięcy lajków, ale mają reakcje po 2-3, tak? A u ciebie jest inaczej, u ciebie jest to jakieś życie. Może o to chodzi, nie wiem, jak myślisz? Ja działając na mojej stronie, staram się robić współpracę z wszystkimi. Po prostu jestem otwarty na współpracę. Na przykład, często lubię poznawać nowe kapele. Uważam, że promowanie takie bardzo duże znanych kapel jest bez sensu, bo taka na przykład Metallica nie potrzebuje promocji. A dajmy na to, mamy Lament, który na przykład potrzebuje promocji i warto, żeby się pojawił parę razy na stronie. Nowi fani zobaczą, posłuchają. Też oczywiście panów z Lamentu pozdrawiamy. Dobre mordeczki, że tak to ujmę. Zespół Mastimei, dobrze mówię? Mastimei. Ich też, prawda, promujesz? Tak, mam bardzo dobry kontakt z basistą, z Krukiem. Mamy tam parę pomysłów. Jak coś z tego wyjdzie, to może być naprawdę ciekawie. Ale to w następnych miesiącach się okaże, co i jak. Jakiś koncercik, coś? Nie wiem, możesz nam uchylić rąbka tajemnicy, czy nie bardzo? Czy lepiej, żeby tutaj ten Jagiełła nie drążył tego tematu? Mogę na razie powiedzieć, Mastimei pracują nad nową płytą i jak wydadzą nową płytę, to będziemy myśleć coś. To wspólnie będę im pomagać. To będziemy myśleć, ja się będę dowiadywał, będę tutaj informował naszych słuchaczy. A teraz posłuchajmy Hesistate zespołu. Mastimei.
Michale, mówiłeś, że jesteś gotowy i chętny na współpracę, tak? Załóżmy, że ktoś teraz słucha tej audycji i sobie tak myśli, no fajna sprawa, fajna ta strona, miło piszą, ciekawie, chcę do nich dołączyć, sobie ktoś pomyśli. Powiedz mi, co musiałby umieć? I co, nie wiem, jest coś takiego, czego wymagacie od kogoś nowego? Jedyne wymagania, które mamy, to żeby ktoś miał chęci i zapał do tej muzyki, po prostu był fanem tej muzyki i to czuł. Bo jak ktoś nie czuje tej muzyki i się zgłosi, to raczej nie będzie mu dobrze szło. Musi czuć temat w jakimś stopniu. Ale wiesz, a zdarzyło się, żeby faktycznie chciał ktoś do was dołączyć, kto, nie wiem, nie był fanem muzyki metalowej? Teraz nie pamiętam, ale zazwyczaj, gdy ludzie się zgłaszają, ustawiam ich na redaktorów na okres próbny po prostu i patrzę, jak ktoś działa. Jak ktoś fajnie działa, to zostaje. I wszyscy redaktorzy mamy swój czat na Facebooku i tam się swoimi pomysłami wymieniamy. I ty to koordynujesz wszystko, ty wyrażasz zgodę na to, co się pojawi, czy jednak pozostawiasz wolną rękę, tak? Nie wiem, chcesz sobie wrzucić to sobie wrzuć. Jak to wygląda? Czy jednak raczej troszeczkę dokręcasz śruby? Nie, nie dokręcam śruby, bo uważam, że to nie ma sensu po prostu. Każdy słucha czego innego, inaczej czuje muzykę, więc będzie wrzucał co innego i zakazywanie mu czegoś albo narzucanie z góry jest bez sensu i nie ma to racji bytu wtedy ta strona. Masz paru muzyków, tak? W tym składzie swoim strony, tak? Dobrze pamiętam? W redaktorskim? No tak. Jest tylko, tak jak mówiłem, jest basista Wojtow Sympatii. A uważasz, że nie wiem, że załóżmy łatwiej mu się pisze o muzyce, bo jest muzykiem? Jak sądzisz? Czy to jest coś, nie wiem, co pomaga? Czy raczej można, wiesz, nie znać się kompletnie na muzyce, w sensie teorii, grania i tak dalej i nadal dobrze pisać? Czy jednak twoim zdaniem warto, żeby ktoś coś sobie pograł, coś liznął z tego? Czy raczej nie? Czy raczej nie trzeba kompletnie? Jakie masz podejście do tego? Najprościej to można wytłumaczyć na podstawie recenzji, bo muzyk napisze recenzję kompletnie inaczej niż osoba, która nie jest muzykiem, bo muzyk ma inne postrzeżenie na niektóre rzeczy, od aspektu może też różne rzeczy wpleść z doświadczeń swojej kapeli do tej recenzji. A sam na czymś grać? Próbowałeś w jakiejś kapeli występować? Gram na gitarze, ale moje umiejętności nie są na tyle duże, żeby grać w jakiejś kapeli. Zazwyczaj gram w zaciszu domowym. Czyli dla siebie. Czyli hobbystycznie czysto. Tak, tak. A powiedz mi, jak byś zrecenzował tutaj kolejny utwór, który zaraz poleci? Nasi słuchacze raczej znają go bardzo dobrze, bo jest to Pandrador, tak? Pozdrawiam wszystkich Pandradorów, również siebie. Jak byś zrecenzował nasze demo, tak? Co tu dużo powiedzieć? Jedna z lepszych kapel death metalowych w Polsce. Ale mi miło, ale mi miło, proszę Państwa. Na ten moment. I potrzebna im promocja. Dziękuję, dziękuję, tak. I jeszcze mogę dodać, że jak ktoś chce z nimi zagrać jakiś koncert, można polecić. Słyszą Państwo, tak to się właśnie załatwia bycie gościem w audycji Odkrywamy w UJFM. Pandrador, Śmierć Baldura. Bardzo lubię ten utwór. Niech leci. Wielki wąs, nie pożałuję.
cały sieć fatów wiecznie. Zbierajątwo Bubanek Hell. Do gwiazdy bazy śmierci twi. Wśród osób, które obserwują twoją stronę, poza artystami pokroju Pandradora, są też i wielkie gwiazdy, tak, które coś osiągnęły faktycznie, które są na szczycie tej takiej drabiny, wiesz, scen metalowych, tak? Kto to jest? Wiem, że chyba Hubert Więcek, tak? Cię obserwuje? Kto tam jeszcze jest? Z znanych osób, które polubiły moją stronę. Na przykład ostatnio zauważyłem, że często lajkuję posty i nawet komentuję Irek Lot. Irek Lot. Bardzo fajny człowiek, tak swoją drogą. Dla ciebie jako fana grupy to musi być wielka nobilitacja, prawda? No, nie wiem, ja, co poczułeś, jak wiesz, pierwszy się komentarz pojawił? No, że ogólnie od dawna wiem, w kontekście tych negatywnych komentarzy na temat mojej strony, ja się nimi nie przejmuję, bo najważniejszym wyznacznikiem tego są kapele i ludzie, którzy doceniają moją stronę. Dla niektórych kapel już naprawdę sporo zrobiłem. No ja pamiętam nawet jak był konkurs, w którym do wygrania było demo Śmierć Baldura, bardzo dobrej kapeli Pandrady, w której gram. Tak, ta audycja zawiera lokowanie produktu. To wtedy 100 lajków w ciągu 3 godzin chyba nam wpadło i to było bardzo miłe. Zważywszy na to, że no jednak nadal nie jesteśmy jakoś uwielbiani przez tłumy fanów. Nie jest jak w piosence grupy Perfect, że tłum spija usta z naszych słów. Zwłaszcza, że no jest ten problem, że jednak jest wokal growlowany, więc ciężko o to. Jak wiele gwiazd muzyki spotkałeś dzięki swojej stronie? Że pojawiły się na twoim koncercie, załóżmy, który ty organizowałeś, albo który wspierałeś medialnie? Jak na razie organizowałem jeden koncert, właśnie 5-lecie mojej strony. Grał tam Touch, Lament, Master May,
Brown i Exul. Mm. Koncert wypadł naprawdę fajnie. Tak jak mówiłem, Hubert wpadł na niego. To jednak coś znaczy, coś oznacza. Oczywiście, oczywiście. A chciałbyś kiedyś zajmować się za pieniądze pisaniem o metalu? Chciałbyś, wiesz, czy masz taką ambicję, żeby kiedyś, nie wiem, załóżmy kolejne 5 lat, jeśli, wiesz, zająć się pisaniem dla, nie wiem, Metal Hammera, Noise Magazine, nie wiem, dla kogoś takiego, czy jednak to jest taka twoja maksyma, że nie, robisz to dla frajdy, dla hobby, bezpłatnie? Jakbym dostał taką ofertę, może bym się zastanowił nad tym, ale głównie cieszy mnie, że mogę promować mało znane kapele. Mm-hmm. Robię to za darmo, co jest dla mnie największą frajdą. Nie biorę za to pieniędzy, bo uważam, po co. Taka kapela i tak nie ma dużo pieniędzy. Mm-hmm. I takie odwdzięczenie się na mnie. Często spotykam się, na przykład mam jakiś bilet na koncert czy płytkę i to mm-hmm. jest bardzo miłe. Jestem zaskoczony wtedy, że kapelę doceniałem to, co zrobiłem. Czyli czysta frajda i tyle. No tak. Nie chodzi o pieniądze. O, to jest naprawdę dawno, dawno w polskim, na polskim rynku i ogólnie na rynku muzycznym dawno nie było takiej sytuacji, że nie chodziło o pieniądze, tylko o hobby, o frajdę. No. To wiesz co? Będę musiał sobie to teraz przemyśleć, wszystko, co mi powiedziałeś. Suicidal Angels. Co to jest za zespół? To są kapela z Grecji i grają thrash metal. Kiedyś ich posłuchałem i bardzo mi się zaskoczyło. Zaskoczyło. Są naprawdę świetną kapelą. Mm. Wydaje mi się, że miałeś chyba ich okazję spotkać, tak? Kojarzę chyba, że miałeś jakieś zdjęcie, tak? Czy coś mylę? 3 razy byłem na ich koncercie. No i wszystko na ten temat. Proszę państwa, jeśli ktoś wątpił w to, że warto ich posłuchać, bo zaraz będą wyemitowani, no to nasz gość był 3 razy na ich koncercie, więc to chyba świadczy o jakości. Tak myślę. We'll be right back.
Michale, mówiłeś, że kapelę potrafił się fajnie odwdzięczyć, tak, za wsparcie. A nie doszło nigdy do takiej sytuacji, że kapela wysłała ci swój materiał do recenzji i ci zasugerowali, że no słuchaj, my wiemy, że tam nie wszystko do końca fajnie gra, ale damy ci na przykład płytkę, dresówkę, coś tam od nas, tylko wystaw dobrą recenzję. Nie zdarzyło się ci spotkać z czymś takim? Nie było takich cwaniaków? Nie spotkałem się jak na razie z takimi sytuacjami. Te recenzje, które napisałem do tej pory, ja sam uważam osobiście, że nie były jakieś super, ale przekazałem coś w nich. Kapelom się podobały te recenzje. Ostatnio napisałem jakiś czas temu recenzję Unitry. Jest to heavy metal z Anglii, tam jest dwóch Polaków i jeden Anglik. I tak swoją drogą będą grać 4 koncerty teraz w Polsce. Katowice, Lublin, Warszawa i Szczecin. A jakoś w najbliższym czasie, czy kiedy mniej więcej? W listopadzie. W listopadzie. A jak wyglądają relacje z agencjami koncertowymi? Bo wiem, że na twojej stronie jest bardzo dużo konkursów. Można się łatwo obłowić, że tak powiem, jeśli ktoś lubi te klimaty. Jak to wygląda? Jakoś musiałeś ich prosić, czy sami się do ciebie zgłosili? Zauważyłem, że bardzo dobrą promocją kapel jest zrobienie po prostu konkursu. I czasami ja sugeruję na przykład kapeli, także warto zrobić konkurs, bo trochę lajków im przybędzie i może jacyś fani będą nowi. A z agencjami koncertowymi to wygląda tak. I muszę tutaj podziękować Tomasowi z Winery Booking, który jednak chce ze mną mieć tą współpracę i daje mi te bilety, żebym mógł robić koncerty. Też bardzo fajna inicjatywa, chce wspierać w Polsce heavy metal, jest menedżer Divine Whip. Organizuje Helikon Festival 2, w tym roku była też edycja. No i bardzo dobre kapele wtedy zagrały, Divine Whip, Aquila i tak dalej. Ale to oni sami się do ciebie zgłosili, czy jednak ty pisałeś do nich? Ty musiałeś jakoś zabiegać? Bo nie wiem, załóżmy, słucha nas ktoś, kto ma mniejszą stronę i też chce zrobić coś podobnego i nie wie, jak to zrobić, tak? Nie wie, głupio mu napisać jako pierwszy. Ma to sens, pisanie do nich, czy lepiej robić tam te lajki, pracować i oni się sami zgłoszą? Jak to jest? Różnie to wychodzi. Czasami na przykład kapele same się do mnie zgłaszają, żeby ich promować. No to ja od razu, one się jeszcze mnie pytają, czy mam jakieś wymagania odnośnie do nich. Ja zawsze odpowiadam, że nie mam żadnych wymagań i z chęcią wypromuję te ich kapele. A z agencjami to wygląda tak, że często sam piszę o współpracy i w zamian takiej współpracy nic nie oczekuję. Właśnie na tym polega moja strona i idea, że ja promuję każdego, kto w jakimś stopniu docenia moją stronę i nie okazuje tego, że ona jest w jakimś stopniu zła, wszędzie jest źle i w ogóle. Czyli jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ktoś jest wobec siebie w porządku, to i ty będziesz taki sam. Tak? No tak. Powiedz mi, Venom chyba nie potrzebuje promocji, nie? Dlaczego wybrałeś akurat Venom? Welcome to Hell. Dlaczego to ma teraz polecieć?
Bo jest to klasyka black metalu. No ale pierwsza fala, prawda? Pierwsza fala. Czyli no old school. No ale piekło, tak? No tak. Chyba u nas w studiu nie jest jak w piekle. Jest, wydaje mi się, przyjemnie chłodnawo, tak, pomarańczowo. No nie, no chyba to nie jest piekło, no co? Nie. Ja, jak ci się podoba zresztą? Bardzo... Sam wywiad, nie? Tutaj u słynnego dziennikarza Jagiełła Marcin, tak jest, odkrywamy. Jak ci się tu podoba? W końcu mogę przedstawić ideę Metal Musica, tak. I przy okazji wywiad prowadzi muzyk Pandradora. Tak jest. Czyli, nie, czyli jest dobrze, raczej bardziej, niż, nie, bardziej jak w niebie niż w piekle, tak? I mogłeś wreszcie przekazać, o co tak naprawdę chodzi. I jak jakiś tam hejter nie zrozumie, to go możemy zaprosić tylko do jednego miejsca, tak? No tak. Niczym Dante wracamy z tych kręgów piekielnych do naszego studia na Ruczaju UJFM. Odkrywamy Marcin Jagiełła z Michałem Gajewskim, tak? Wspaniale jest mi ciebie tutaj gościć i wspaniale będzie mi zadać kolejne pytanie. Jak to jest z organizacją koncertów? Łatwo, ciężko, finansowo na plus, na minus? Tu muszę na początku podziękować jednej osobie, Konradowi Lasce, który chce ze mną organizować te koncerty, chociaż wiem dobrze, że on nie słucha metalu na co dzień. W innych kręgach muzycznych się... organizacja koncertów nie jest to prosta rzecz. I na początku z tego pieniędzy nie ma. Dopiero gdy ludzie cię poznają,
wiedzą, że robisz dobre koncerty, to zaczną przychodzić na nie. I tutaj mogę zaprosić was wszystkich. Organizujemy koncert dla kapeli z Niemiec. Bonneseter kapela się nazywa. I ona, ten koncert będzie 19 kwietnia, tak dobrze pamiętam. W jakim miejscu? W Boss Garage. Boss Garage Pub, tak. A jak wypadł frekwencyjnie koncert, który organizowałeś na pięciolecie swojej strony? Wyszedłeś na plus, na minus? Jak to oceniasz? Wyszedłem na plus, bo patrząc, ile osób przyszło, bardzo mnie zdumiony byłem ilością osób, które przyszły. Przyszło powyżej 100 osób. Jak na czwartek jest to bardzo dobra ilość osób. Tak wyszedł dobrze, że byłem w stanie dwóm głównym kapelom zapłacić więcej pieniędzy z biletów. A myślisz organizować koncerty tylko w Boss Garage Pubie? Czy masz już inne kluby, które, nie wiem, chętnie by zawiązały z tobą współpracę? Koncerty będą zależeć od tego, jak dana kapela potrzebuje knajpy, w jakiej pojemności. Bo na przykład taki Bonneseter, którym robię koncert, oni nie zagrają w pubie pod ziemią, bo jest za mała salka. A taki Boss Garage pomieści powyżej 100 osób, więc tam zagrają. Czyli zgłasza się do ciebie kapela, mówią, no słuchaj, myślimy, że będzie taka publika, załatw nam to. I ty mówisz, okej, okay, bez problemu, kiedy chcecie. I po wszystkim, czy jak to jest? Z Bonneseterem w ogóle była inna sytuacja. No bo z Konradem myśleliśmy o organizacji kolejnego koncertu. Ale tak brakuje wszędzie terminów, nie ma gdzie zrobić. Na początku myśleliśmy, żeby zrobić koncert Bonneseterowi w grudniu. Ale nigdzie nie ma miejsca. Więc ogólnie inicjatywa zrobienia koncertu wyszła ode mnie. I tak patrzę na ich trasę. No w kwietniu grają w Polsce. No to może spytamy się właściciela Boss Garage, którego pozdrawiam, za umożliwienie mi zrobienia koncertu we czwartek. No i powiedział, że termin jest wolny i możemy zrobić koncert. Okej. Jakie rady byś dał komuś, kto chce zorganizować taki koncert? Co, niech się zgłosi do Boss Garage Pubu i już wszystko pójdzie z górki, czy jednak jak to jest? Najpierw trzeba mieć jedną kapelę na początek, i do niej dobierać miejsce koncertowe. I później co, supporty znaleźć? No tak, najlepiej, jak to jest duża kapela jakaś, na przykład, nie z Krakowa, to... Ale co, jak już jest kapela z Krakowa, to już ludzie nie chcą przyjść? Czy chyba, że to musi być, nie wiem, mgła albo, nie wiem. Nie, inaczej to chcę powiedzieć. Jak to będzie kapela na przykład z Warszawy, to warto do niej dobrać support, jakiś support z Krakowa, bo wtedy ta kapela sprowadzi. Znajomych? Tak. Czyli lokalsi. Lokalsi kluczem do sukcesu, tak? No, tak. Sign of the Jackal, tak? Jaka to jest kapela? Skąd oni są? Ostatnio ich poznałem. Grałem heavy metal. Jest to kapela z Włoch. I nie wiem, chciałbyś ich sprowadzić? Jest możliwość, wiesz, zobaczyć ich kiedyś u ciebie? Na razie z nimi żadnej współpracy nie robiłem, ale mam ochotę się do nich odezwać w najbliższym czasie, jak do wielu innych kapel. To mam nadzieję, że ci to wypali i sprowadzisz Sign of the Jackal do Polski, tutaj do nas, do Krakowa. No jak na razie to no, posłuchamy ich, tak, no staśmy, tak. No, na żywo jeszcze nie mamy okazji, ale może ja trzymam kciuki, żeby się udało.
audycja Odkrywamy UJFM. UJFM, Jagiełła Marcin, Michał Gajewski. Niestety, powoli czas skończyć tą audycję. Pierwszą część, przepraszam Państwa, pierwszą część audycja jeszcze będzie trwała, ale w troszeczkę innym składzie. Mianowicie powróci dawno, dawno go tutaj nie mieliśmy, Bartłomiej Kowal, taki nasz radiowy Beksiński. On mnie później ukrzyżuje za to, co teraz powiedziałem. I zagości ktoś nowy, ale to się sam przedstawi. Sam się przedstawi, gdy już go wpuścimy tutaj na nasze fale. Michale, jak ci się podobało? Jakieś, nie wiem, ostatnie słowa, zanim tutaj, wiesz, rozstrzelamy cię? Było bardzo mi miło opowiedzieć coś o Metal Music Attack. I z tego miejsca muszę podziękować paru osobom. Mateusz Łapczyński z Terror Dom, całemu Mastemejowi, Dead Nation, Aquili i innym, których nie wymieniłem, którzy chcą ze mną współpracować i nasza współpraca jakoś wychodzi. I śledźcie Metal Music Attack, bo naprawdę od przyszłego roku będzie dużo ciekawych rzeczy się działo. Od momentu, kiedy zacząłem organizować koncerty, będzie ich coraz więcej i będą coraz to ciekawsze kapele. Michale, ode mnie dla ciebie słowa. Życzę ci powodzenia, rób co robisz, bo widzę, że cię to kręci, że ci się chce, pomagasz ludziom. No, nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Dziękuję, że byłeś moim gościem. Dziękuję słuchaczom za to, że byli z nami. Ostatni utwór, Cauldron, No Return in Ruin, tak? A zaraz za chwilę druga część audycji Odkrywamy. Muzyczne wykopaliska. Dzięki wielkie, do usłyszenia.